Szkoda, że wczoraj takiej pogody nie było. Dzień dobry. Ja chciałbym to wszystko pokładać, ale moja szafa jest zajęta poprzez rzeczy mojej mamy. To są wszystko, to jest moje, to jest nowe moje. Ale to wszystko tutaj powiesiło mama. Wszystko to wszystkie rzeczy. To taki żart. Na razie mam straszny bałagan, który muszę posprzątać. Dalej chcę usiąść za robienie filmiku z wczoraj, z granicy, który już pewnie oglądaliście, jeżeli oglądać ten. Nie mogę to. Przywiozłam wałek. Na Białorusie te wałki kosztują 2-3 razy więcej. Więc stwierdziłam, że lepiej przywiozę. Generalnie co do korzyści wałków i piłek do masażu, to ja wam opowiem w osobnym filmiku. Wzięłam u Aleksa kilka koszulek, takich domowych, w sumie nie wiem czy domowych, czy on je nosi, czy nie, bo mi moja domowa się nie podoba. Jest jakaś taka obcisła, a ta jest taka fajna, widzicie? Zaraz jemu powysyłam zdjęcia, popytam. I jak widzicie, ten pokój jest... no chyba 4 razy większe niż moje mieszkanie w Poznaniu. Tak, Leosza, Leosza. No, ta jest w ogóle super, taką nawet mogłabym nosić tak normalnie. Tylko nie wiem, czy on jej nie zapomniał, czy jej nie nosi. Ta na pewno jest jego domowa. Tą też na bank będę mogła nosić. To jest ze zjazdu motocyklowego w Brześciu. 14 rok. On psał bordo. A pierwsza. Pierwsza, trzecia i czwarta. No i myślę, że ta raczej wygrywa, więc często będziecie mnie widywać w domu w tej koszuli. Troszkę powynosiłam te ubrania mamy. Ale nadal tu jest pół szafy. No i to jest moja półka. Powiedzieć, że nie lubię takie wyszaki, takie różne, to nic nie powiedzieć. Kocham wyszaki z IKEA. Takie wiecie, takie same. Wszystkie takie same. Płaskie, super wyszaki. Wieszaki. Wyszaki. Teraz jest porządek, widzicie? Teraz jest czyściutko i można robić filmik. Ja zaczynam. A wy co? A wy nic. Filmik już jest zrobiony.
Teraz wrzucę go na YouTube'a. Chciałam dzisiaj poćwiczyć tam, jakieś ciężarki popodnosić czy coś, ale jestem, czuję, że jestem zmęczona jakaś taka po podróży, jakieś takie oczy mam, nie wiem, takie dziwne, że mi się zamykają. Więc chyba zrobię trening jutro, z rana. A dzisiaj co? Dzisiaj odpoczynek. Odpoczyłam po tym wczorajszym dniu szalonym. Nie wiem, czy te vlogi będą codziennie. Nic nie obiecuję. Ale postaram się robić coraz więcej, to na pewno. Co do jogi, też będę informować Was na bieżąco. Raczej będę informować na Instagramie, więc kto mnie nie obserwuje, tam w opisie jak zawsze. Obiadek, pójdę zjem obiadek. Jak widzicie, kwarantanna będzie mieć bardzo, bardzo miły sposób. Dobranoc, moi drodzy. Widzimy się jutro.